Dobra, możemy teraz sobie zaczynać nagrywanie. Jest godzina 9 rano. O Jezu, czemu to takie duże? Cześć wszystkim, jak się macie? Ja jestem pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny let's play na moim kanale lub kolejny long play o let's play, jak chcemy sobie nazwać. I przepraszam was bardzo za to, że musiałem tak na szybko sobie zmniejszać okno, ale no po prostu przez to, że w RetroArchu wywala mi dosłownie ogromne okno tutaj, to musiałem troszeczkę co nieco zmodyfikować. Ale witam was w pierwszym odcinku long play o let's playa z gry Zagrajmy w Diddy Kong Racing na konsolę Nintendo 64. Jest to gra, którą już kiedyś nagrywałem na tym kanale. Jak zresztą pamiętacie. Nagrywałem ją kiedyś, ale let's playa nie skończyłem. Więc zróbmy teraz jedną rzecz, mianowicie zmniejszmy się, ponieważ kurde jesteśmy za wysoko. Tak więc. O, właśnie coś takiego chciałem sobie zrobić. No generalnie jest to wyścigówka, która była inspiracją dla Crasha Team Racing, bo gdyby nie Diddy Kong Racing, to Crash Team Racing by w ogóle nigdy nie powstał. Tak więc miejcie to na uwadze. Jest to gierka stworzona przez studio Rare, studio, które jest odpowiedzialne również za Banjo-Kazooie, jak i za Donkey Konga Country. Serię, które również robiłem na kanale, bo robiłem Donkey Konga Country 1. Dwójkę kiedyś grałem na live'ie w 2016, na moim pierwszym live'ie na YouTubie. A w Banjo-Kazooie próbowałem grać, zrobiłem jednego streama, ale się z gierką poddałem, więc mam nadzieję, że w tym roku lub w przyszłym uda mi się po raz kolejny zmierzyć z Banjo-Kazooie, bo myślę, że warto. Szczególnie, że jest to gierka, z którą naprawdę chciałbym się zmierzyć, bo jestem ciekaw tej gierki. Dobra. W moim let's playu z 2018 roku ze stycznia robiłem let's play Didim. Tutaj zrobimy sobie malutki wyjątek i przejdziemy sobie grę głównym bohaterem. Znaczy głównym bohaterem. A dlaczego głównym? Do tego zaraz przejdę. Czyli między innymi Tygryskiem Timber. Okej, tutaj mamy oczywiście informacje odnośnie kontroler paka. Mamy tutaj oczywiście dwie opcje: Adventure i Tracks. My oczywiście idziemy sobie na Adventure. Tu jest save, który sobie testowałem. Wszystko działa elegancko, więc możemy sobie nazwać save moimi inicjałami, czyli POM. I generalnie możemy zaczynać zabawę. To jest jakby co morda naszego antagonisty, jakby ktoś się pytał. A dla niewtajemniczonych naszym antagonistą jest Wispik, czyli ogromny, tłusty świniak, który po prostu postanowił podbić Timber Island. I naszym zadaniem jest oczywiście go pokonać. Dlaczego teraz mówię na cutscence? Bo i tak nikt nic nie mówi. A to jest Taj, czyli nasz sympatyczny hipopotam, który jest naszym Aku-Aku tutaj. I on będzie nam dawał różne porady, jak i będziemy mogli się troszeczkę z nim pościgać, żebyśmy mogli. Nie wiem nawet co zrobić. No, czyli on jest w stanie nam pomóc. On ma taką funkcję, że będziemy mogli podjechać do niego i on nam zmieni sobie z samochodzika. Zresztą w ogóle czekajcie, co ja się będę rozgadywał? Pokażę wam o co chodzi. To jest właśnie Timber Island, czyli wyspa tego tygryska, którym teraz oczywiście gramy. I jego wyspa została zaatakowana i naszym zadaniem jest oczywiście pokonanie wszystkich bossów, którzy zostali tutaj pod kontrolą Wispiga. I później unicestwienie samego Wispiga, tak więc no myślę, że będzie to dosyć ciekawe i mam nadzieję, że w tym roku, ten rok będzie o wiele lepszy niż rok 2018, że uda mi się tę grę raz a porządnie zrobić na tym long playu, let's playu. Tak więc możemy sobie teraz zmienić tak, z samochodu na hovercraft oraz na plane, czyli samolocik. My sobie na razie zmienimy na samolocik, main menu, return i sobie lecimy teraz. I w taki oto sposób możemy sobie zbierać baloniki. I jest to zalecane, gdyż ja na waszym miejscu bym robił już teraz te baloniki, ponieważ no później może być delikatny problem. Sami wiecie jak to jest. O, elegancko. Mamy już pierwszy balonik, tu będzie zaraz drugi balonik. I trzeba będzie jeszcze pozostałe zebrać.
tylko odwróć się. No z tą gierką niestety jest troszeczkę problem. Z tą gierką jest troszeczkę problem, dlatego że można by powiedzieć, czasami niektóre, znaczy niektóre w ogóle pojazdy mają taki problem, że one ciężko zawracają. Więc tutaj niestety no trzeba coś takiego robić. No niestety tak to jest, jak gierka wyszła na Nintendo 64. Oczywiście nie chcę ujmując Nintendo 64, bo to nie jest zły sprzęt, ale no wiecie, jednak takie gierki wydaje mi się, że lepiej działają i chodzą na plejaczku niż na takiej konsolce od Nintendo 64, znaczy od Nintendo jakby. Ale no co ja tam wiem, ja się praktycznie w tym temacie nie znam, więc może zamknę po prostu mordę i się nie będę wypowiadał. No i mamy wszystkie baloniki zebrane, które powinniśmy zebrać z hubu. Więc teraz przyszedł czas na zmierzenie się z naszym pierwszym światem, który nam tutaj będzie... który będzie stał przed nami otworem, że tak powiem. I nie musimy nawet teraz zmieniać do tego, do samochodziku, ponieważ kiedy przekroczymy bramę, to z automatu się zmieni ta... samolocik w samochodzik. No. Dino Domain. Tak się nazywa ten pierwszy świat, z tego co pamiętam. No i mamy tutaj 5 poziomików, które sobie tutaj na nas czekają. Oczywiście zaczynamy sobie od pierwszego, po drugi, po trzeci i po piąty. Tutaj mamy specjalne takie miejsce, gdyż tutaj będą kapy, które będę również wam pokazywał w tym longplayu, let's playu, ponieważ robimy grę na 100%. Tam na wprost mamy bramę z bossem, nawet mogę wam podjechać. Tak. Tutaj za tą bramą jest boss. Tutaj mamy specjalny poziom, którego również możemy sobie odblokować. Tylko żeby go odblokować, to potrzebujemy znaleźć klucz, który jest na jednym z wyścigów. I co, zaczynamy sobie z Ancient Lake, czyli pierwszy poziom jakby z tego świata. Dokładnie, tak? I mamy tutaj naszych ścigaczy, mamy Banjo, mamy Didiego i kurde pozostałą Farainę. Nawet mamy tutaj Conkera, ale Conkerem się na razie nie będziemy interesować. No, i mamy sobie teraz kluczyk, jak widzicie. Ja sobie do niego podjadę i wcisnę zaraz restart. Pewnie się zapytacie dlaczego. Już wam wyjaśnię. Restart. Dlaczego to zrobiłem? Widzicie, kluczyka już teraz tam nie ma. Nie ma kluczyka dlatego, że... Rzeżucha. Ponieważ... my... Gra już z automatu nam zapisała, że my zebraliśmy ten kluczyk. Trochę się zaciąłem, przepraszam za to, ale no niedawno wstałem z jakąś godzinę temu i jeszcze staram się trochę bardziej pobudzić. Ale tak, generalnie to zebraliśmy sobie ten kluczyk, wcisnęliśmy restart i nie musimy go już drugi raz jakby zdobywać, tak więc tyle dobrze. Ogólnie gra graficznie wygląda bardzo ładnie, soundtrackowo zresztą chyba też się dobrze prezentuje, jak słyszycie sobie w tle. Uważam, że chyba to dobrze się, jakby soundtrack jest całkiem w porządku. I no graficznie to ogólnie, fabularnie gierka wygląda bardzo fajnie, prezentuje się dobrze, więc nie wiem co tutaj mogę więcej powiedzieć. Nawet szczerze nie pamiętam żadnych moich wspomnień z tą gierką, bo jedyne wspomnienia to są sprzed 3 lat, gdy ogrywałem tę grę po raz pierwszy na kanale. Ale no tutaj mówię, niezbyt pamiętam, bo wydaje mi się, że w podobny sposób przechodziłem te wyścigi, czyli po prostu nie sprawiały mimo one za bardzo wielkiego problemu, no chyba, że mówimy tutaj o drugim świecie, ale o nim jeszcze nie teraz. No i mamy oczywiście balonik wręczony, elegancko, jest bardzo dobrze, to mi się podoba. No, i w taki oto sposób mamy jeszcze pokazówkę, która pokazuje nam, że żeśmy zdobyli kluczyk i dzięki temu możemy sobie wjechać do tej bramy. I tutaj jest specjalny poziom. Fire Mountain. Sama ta Battle Arena polega na tym, że musimy zebrać 3 jajka. Ale z tą różnicą, że niestety komputer tutaj też potrafi być skurwielem do entej potęgi. Ale o tym to się przekonacie. Na razie sobie zbieramy nasze jajeczko, oczywiście, że tak. I musimy doprowadzić te jajka do
do naszej tej, do naszej bazy, można by powiedzieć, albo do naszego gniazda, jak chcemy sobie to jeszcze nazwać. Ale niestety problem jest taki, że komputer bardzo często lubi podpierniczać te jajka, więc w momencie, kiedy... No właśnie, jest coś takiego, nie? Czyli, że ktoś sobie już doleciał do mojej... do mojego gniazda i to prawdopodobnie był ten zasrany Didi. Bo to on sobie podpierdzielił jajo, więc szybko lecimy. I zabieramy nasze. Dokładnie tak. Nie możemy pozwolić, żeby on sobie tutaj nam kradł jajka. No, kto by pomyślał w ogóle? Muzyka tutaj też jest... Nie! Ja pierdzielę, najgorzej. O Jezus Maria. W każdym razie, kiedy rozpoznać status jajka, które już się nam zaliczyło do naszej bazy? Otóż, kiedy będziemy przy tym jajku sobie tak latać, albo ewentualnie ono samo się tam jakby w to gniazdo zaliczy, to zauważycie jedną rzecz. Widzicie? Tam się oczka pojawiły. To oznacza, że te oczka sprawiają, że jajko się już zapisało do naszej bazy i nikt teraz nie może go podpierdzielić. Czyli po prostu, jak ktoś ci zajął jajko i to jajko już tam ma te oczka całe, no to przykro mi, ale niestety już tego jajka nie odzyskasz. Przez co twój przeciwnik będzie miał, no, spore szanse na wygraną. Dobra, mi się zapisało to drugie. Jeszcze teraz tylko trzecie. O nie, 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 o nie, 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 o nie, 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 tak się bawić nie będziemy, kolego. Ja ci już zabieram to jajko. Nie będziesz miał trzeciego jajka, nawet nie wiem, kto to jest w ogóle, co to za postać jest. Ale wydaje mi się z uniwersum tego, Banjo-Kazooie albo Conkera. No to najprędzej bym powiedział. Mistrz jest... Tylko jeden, zapamiętajcie, mistrz jest tylko jeden. Elegancko, udało się, za pierwszym razem, kurde, nie musiałem nawet restartować ani nic. I co mi powiesz, kurde, Tarzu? A, balonik dostałem, elegancko. Fajny balonik, nie powiem, że nie. Aha, i zebraliśmy ten, amulet Titiego. Jak uda nam się zebrać... trzy takie amulety, to coś się tam działo w tej gierce, nie pamiętam co dokładnie. Może nawet jego postać odblokowywaliśmy, ale nie, tego, nie, chyba nie. Jego postaci, jego chyba postać trzeba było odblokować, kiedy robiło się jego czasówki. Zresztą on tutaj sobie chodzi, ten Titi, ten zegarek. No, dobra, no to co, zrobiliśmy dwa poziomiki, więc teraz Fossil Canyon. Następny poziom. No i nawet narrator tam często wymawia nazwę tej planszy. Sorki, że teraz tak nic nie mówię, ale trochę w ten soundtrack się tak, wiecie, wkręciłem. Nie, ale drugi poziom też się bardzo fajnie prezentuje, taki graficznie jest bardzo fajny, nie? Ogólnie pamiętacie, jak wspominałem, że ta gierka była inspiracją dla Naughty Dog w tworzeniu Crash Team Racing? Otóż historia jest taka, że Naughty Dog, kiedy tworzyło Crash Team Racing, to wzięło sobie całe Timber Island z Nintendo 64, przekopiowało sobie na PlayStation 1, żeby zobaczyć, czy PlayStation 1 byłby w stanie wygenerować taką planszę, taką arenę, nie? No i się okazało, że było w stanie, więc no po prostu zaczęli tworzyć potem Crash Team Racing, więc to jest w sumie fajne, że Diddy Kong Racing było taką inspiracją do stworzenia jakby Crash Team Racing, nie? Gdzieś nawet chyba był z tego reportaż, że gdzieś tam twórcy Crash Team Racing, Eddie Gavin chyba się na ten temat wypowiadał, ale nie mam tutaj pewności stuprocentowej, musiałbym jakby poszukać, nie? Ale wiem, że coś takiego miało miejsce, że oni się wypowiadali o tym publicznie. Tak więc to jest cała historia, jeżeli chodzi o powstanie Crash Team Racing. I w ogóle też, jakby to można powiedzieć, ta gierka ma spore różnice między Crashem Team Racing a tą gierką. Przede wszystkim w tej gierce macie coś takiego, że jak macie ten świat
powiedzmy ten pierwszy taki wyspowy, czy nawet kurde, nie wiem, taki prehistoryczny, bo w sumie tutaj dużo chodzi tych dinozaurów i tak dalej, to wszystkie poziomy w tym świecie są oparte na prehistorii. W przypadku Crasha jest to różnie, bo jak pamiętacie, byliśmy na Insanity Beach i na przykład mieliśmy jeden poziom plażowy, a pozostałe poziomy to w ogóle z plażą miały tyle wspólnego, co zeszłoroczny śnieg. A tutaj mamy jakby inną sprawę, że jak mamy temat przykładowo zimowy, no to wszystkie poziomy są zimowe i to jest jakby fajna rzecz, co troszeczkę jest smutne, jeżeli chodzi o Crasha Team Racing, ale też nie narzekam, bo jednak, no wiecie, ma się jakby Jungle Falls, o, no kolejny poziom, ma się jakby mimo co nostalgię do tego Crasha Team Racing, no w końcu... Z tych wszystkich gier wyścigowych to oczywiście, no mówię, no Crash Team Racing to normalnie na zawsze w serduszku. Ja wiem, że tam gamer swoją opinię w swoim let's playu troszeczkę zmienił, że dla niego Diddy Kong Racing bardziej był lepszą gierką, ale szczerze dla mnie to pomimo tego, że Diddy Kong Racing ma naprawdę dużo zalet i naprawdę czasami nawet więcej zalet niż CTR, to jednak w mojej opinii ja nie zmienię zdania, Crash Team Racing na zawsze w serduszku. Diddy Kong Racing jest naprawdę dobrym następcą Crasha Team Racing. Jakbym miał już tak wybierać grę, która miałaby godnie zastąpić Crasha Team Racing, to byłby właśnie Diddy Kong Racing. Bo Mario Karty to jest syf kiła i mogiła w mojej opinii. W sensie, nie są złymi grami, ale jakby... No nie mają tego klimatu takiego Crasha czy Diddy Konga, więc no... No trochę przykre to jest, nie? Oczywiście zasady są takie same jak w każdej wyścigówce typu Crash Team Racing czy coś. Mianowicie, kiedy zbierzemy 10 bananów, no to nasze bronie są potężniejsze i nasz pojazd jest szybszy. To samo było w Crashu Team Racing później, tak więc no, te same zasady jak widzicie. Oh yeah! Elegancko! Ogólnie mówię, nagrywam to z emulatora Pararel na Nintendo 64, ten nowy emulator, o którym gamer wspominał tam w LEGO Racers. Ja to zrobiłem dlatego, że niestety Project 64 zaczął mi się kurde trochę sypać. Mianowicie, kiedy chciałem zmienić kontrolki, to niektóre kontrolki się dziwnie nadpisywały, w ogóle nie mogłem zmienić na z powrotem na pada, więc stwierdziłem, że no pokombinuję z tym Pararelem, o którym gamer tak kurde chwalił i jeszcze raz chwalił na tym swoim let's playu i nie narzekam, jest całkiem spoko emulatorem, więc myślę, że chyba trochę będę na nim sobie więcej grał. Dobra, no to trzy poziomy mamy zaliczone i teraz Hot Top Volcano, czyli ostatni poziom, który tutaj na nas czeka. I potem mamy Bosika i później będziemy mieli też jedną rzecz do zrobienia. No, elegancko. W ogóle śmieszna sprawa, bo ja ten let's play teraz tak trochę w przeciwieństwie do zeszłego roku, znaczy zeszłego, Jezu, do 2018, to ja to nagrywam w lato, a tamten let's play nagrywałem bardziej na zimę. Aczkolwiek nie ukrywam, że prawdopodobnie gierkę sobie skończymy pewnie na jesień, czyli podejrzewam, że okres październik. Bo jak to ma być long play o let's play, to troszeczkę inne są zasady, czyli będę prawdopodobnie wstawiał dwa odcinki na miesiąc. Czyli oznacza to, że jednak odcinki będą trochę rzadziej, ale będą bardzo długie, bo to long play o let's play. To jest jakby dla osób niewiedzących, na czym polega long play o let's play. Na moim kanale oczywiście. Long play o let's play polega na tym, że jest to seria let's play, która nie jest w żaden sposób montowana. To jest wszystko zrobione na surowo, czyli widzicie surowe nagranie, gdzie ja po prostu sobie tutaj gadam, ewentualnie będzie cięcie, jeżeli ktoś mi wejdzie do pokoju, to jest oczywiście pewne. Ale jeżeli nikt mi nie wejdzie do tego czasu do pokoju, to jest surowe nagranie, gdzie wy widzicie mój komentarz surowy i widzicie, jak wygląda nagrywanie let's play od jakby, to można powiedzieć, kuchni tak zwanej. Czyli po prostu zobaczycie mniej więcej, na czym polega nagrywanie let's play w moim przypadku i zobaczycie, z czym to się jakby niesie, że czasami no... Jak na przykład na zwykłych odcinkach 20-30 minutowych, czy nawet 10, jestem w stanie poedytować na przykład jakieś swoje to tutaj niestety będziecie musieli się zmierzyć z tym, że być może kiedy będę chciał złapać myśli, to być może trochę się tak zatnę, więc musicie niestety się chcąc nie chcąc z tym liczyć. No, fajna muzyczka, kurde. Ogólnie soundtrack w tej gierce, grafika, wszystko jest kurde the besta. Godny następca Crasha Team Racing dla mnie.
Ósmy balonik, elegancko, więc teraz będziemy mogli jechać na bossa. Jechać na bossa! No, nawet już się pojawia ten... taka pokazówka w sumie. No, i teraz dawaj, jedziesz, kurde Timber, nie zastanawiaj się. No i ten typcio, albo ten triceratops, to jest tricky. Jest to jakby nasz bossik. W przeciwieństwie do Crasha Team Racing, jak widzicie, bossowie mają swoje mapki, co jest oczywiście z jednej strony fajne, ale z drugiej strony... Nie wiem, wydaje mi się, że jednak Crash Team Racing miał trochę to lepiej zrobione, bo jednak miałeś tą pewność, że jedziesz na mapę z bossem, nie? Zresztą te mapy są tylko przeznaczone dla bossów, więc... Niestety, ale ściganie się z innymi tutaj jest niemożliwe, tylko po prostu z bossami możesz się ścigać. No i jak na pierwszego bossa, to pierwszy boss jest bardzo prosty, jak widzicie. Nie trzeba się naprawdę jakoś super nad nim, nie wiem, brzydko mówiąc, spuszczać. Po prostu jest on dosyć prosty i tyle. Jak widzicie, nie trzeba naprawdę tutaj jakoś się... Nie wiem, no naprawdę... Trzeba być mistrzem, żeby przegrać z trikiem. Naprawdę, to trzeba być mistrzem, ale inaczej. O, i tu mamy skrócik, z którego skorzystam sobie, bo pamiętam, że tu był skrócik. I w taki oto sposób go wyprzedziłem. Elegancko. Nie będziesz mnie tutaj, kurde, pokonywał, triki. Co ty sobie myślisz? To, że to jest twoja plansza, to jest jedno, ale ja cię porobię, kurde, z zamkniętymi oczami. I elegancko. Ja jestem pierwszy. Juu! O, i on tam dobiegał już. Ale dałeś dupy, gościu. Tak, i teraz trzeba będzie jego po raz drugi pokonać, ale zanim go po raz drugi pokonamy, to... Tak, dobra, spoko też, fajnie, nie obchodzi mnie to. Generalnie teraz będziemy musieli po raz kolejny robić te same wyścigi, tylko z tą różnicą, że tak jak w Crashu Team Racing zbierałeś literki C, T i R, to tutaj będziemy zbierali... kurde, Silver Coiny one się nazywały. Tak, to były Silver Coiny, czyli to są jakby monety z logiem Nintendo 64. Proszę bardzo, to są właśnie te tutaj. No ale, no cóż, na razie jestem ósmy, więc trudno się mówi. My sobie je na spokojnie zbierzemy. Tak więc mam teraz pytanie do moich widzów tutaj, lub niewidzów, lub osoby, które są nowe na kanale, oglądając teraz ten long play o let's play, które dopiero nie wyświetlił im się to na, wyświetliło im się to na YouTubie. Powiedzcie mi... Jakie wy macie wspomnienia z tą grą, o ile ktokolwiek z was grał w tę gierkę, czy to na emulatorze, czy na konsoli, no gdziekolwiek. Oj, zaklinowałem się, ja pierdziule, dobra, wychodzimy jeszcze raz, restart robimy. Trzeba będzie teraz naprawdę się skupić, bo kurczę pieczone, no niedobrze jest, no. Ja nie lubię właśnie takich akcji, gdzie ja się, powiedzmy, gdzieś zaklinuję, bo to jest naprawdę, to jest mega uciążliwe. Ja wiem, że teraz ktokolwiek powie, o, gamer zrobił to lepiej, bo on zrobił montaż. Okej, ale tak jak mówiłem, ja w mojej jakby longplayo, let's playowej, jakby to można powiedzieć w zasadzie, no, ja nie edytuję tego, ja po prostu to wysyłam na surowo i daję wam premierkę z tego. Żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko od kuchni ładnie wygląda. Dobra. Teraz mamy już drugie okrążenie, więc możemy w ten oto sposób zacząć powoli doganiać towarzystwo. Przynajmniej tak mi się wydaje, że dogonię ich. Raczej nie jestem skazany na wieczną przegraną. Bo oni jakoś się super nie starają, tak będąc, jeżeli mam być z wami stuprocentowo szczery. No, Banjo został tutaj pociśnięty. Jakiegoś żółwika tutaj mamy, ale nie pamiętam, jak on się szczerze nazywał. O. I teraz trzeba będzie dogonić tam Didiego i całą, kurde, ferajnę.
jakąś tutaj myszkę Miki, kurde. Chociaż, kurde, no może być problem, żeby ich dogodzić, bo kurde, no ja pierdzielę, daj gorzej. No jeszcze raz, oczywiście, że tak. Ale przynajmniej teraz do wody nie wpadły, więc tyle dobrze. Może teraz w sumie skupię się na tym, żeby pozbierać te banany w sumie, bo to myślę, że jest bardzo ważne. Dawaj, 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 dawaj. No, przy okazji sobie tutaj rozbierałem monetki. W sumie dwóch nam brakuje, więc teraz jesteśmy nawet lepiej usytuowani w tej sytuacji. Tak, lepiej usytuowani w tej sytuacji, no. No masło maślane, nie powiem, że nie. O, i oberwał tutaj delikwent. Bo teraz jeszcze tego pierwszego trzeba dorwać, dupka. Który to pierwszy jest? Czyżby to Didi był? No nie gadajcie, że Didi jest pierwszy. Nie, to chyba Conker jest. Ty, Conker jest pierwszy. No, już nie jest pierwszy, elegancko. Spadł gościu. Ja będę pierwszy, ja to muszę wygrać, a nie ty, kurde. Ty tam miałeś swoją szansę wcześniej się wykazać, ale się nie wykazałeś. Elegancko, o to chodziło. Woo! Kolejny balonik dla nas będzie, ponieważ tak, jeszcze raz balony też zbieramy, nie? Tak więc będziemy mieli, kurczę, no ładną ilość baloników zebranych teraz. No to mi się podoba oczywiście, że tak. Ogólnie to ta gierka powstała jeszcze w momencie, zanim Conker chyba pojawił się na świetle dziennym, ponieważ Conker tutaj jest taki zarąbiście bardzo grzeczny, jak zauważyliście. Znaczy, o co mi chodzi w ogóle z tym, że on jest grzeczny? Po prostu sami wiecie, jaka jest historia Conkera, że Conker był jedną z tych bardzo wulgarnych platformówek, jakby to można powiedzieć. Tak więc, no, samo się mówi przez się, nie? Fossil Canyon. A, to jest ta fajna, krótka mapka, więc w sumie nawet nie ma co się denerwować. Tutaj jednego silver coina ominąłem, ale spokojnie, zaraz sobie go nadrobimy. Z takich może troszeczkę mniej rzeczy, które mi się podobają w tej gierce, ja wiem, że to jest pierdoła. Ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, co wy teraz powiecie, że to jest pierdoła, ale nie lubię za bardzo tego, jak gra bardzo podkreśla, że to jest na Nintendo 64, bo jak zauważycie w niektórych planszach, będziecie mogli zauważyć, że widnieje logo Nintendo, nie? I jakby, okej, kumam, że gierka wyszła na Nintendo 64, ale czy naprawdę musimy na każdym kroku to podkreślić? No bo mówię, to tak samo, jakby Naughty Dog tak bardzo się inspirowało Diddy Kongiem Racing, że oni w Crashu by ciągle reklamowali, ej, patrzcie, to jest na PlayStation, ej, patrzcie, to jest na PlayStation, ej, nie wiecie, na co to jest? To jest oczywiście na PlayStation. No ale, no mówię, no to jest taka jedna z tych rzeczy, która mnie trochę, może nie drażnią, ale takie trochę dla mnie to jest dziwne i troszeczkę przyznam, że tego nie lubię, ale no, ja nie mam tutaj za bardzo nic do gadania, bo koncerny robią co chcą, więc ja sobie mogę co jedynie chwilę ponarzekać, ale to, co koncerny zrobią, to już jest ich sprawa, tak jakby, nie? W ogóle chyba będziemy zaczynali long play o let's play'e teraz, bo prawdopodobnie będę teraz też i robił Jacka X w formie long play o let's play'a, bo słyszałem, że to jest dosyć długawa gierka wyścigowa, więc wolałbym to zrobić w parę długich odcinków niż zrobić, nie wiem, 50 krótkich, nie? Tak jak w tym przypadku Diddy Kong Racing, chociaż Diddy Kong Racing jest krótką grą, ale znając mnie i moje tempo, ja bym to zrobił w 15 odcinków, ale wolę to zrobić w 5 długich odcinków, bo ta gra ma 5 światów, więc zrobimy 5 takich długich odcinków w trybie premierki. Oczywiście kto będzie, ten będzie, a kto nie będzie, ten nie będzie. Trudno, jeżeli wszyscy nie wbiją, no ale no, co ja na to mogę poradzić? Jak ktoś nie chce oglądać, no to ja zmuszać nie mogę. Ancient Lake, w ogóle teraz zaczynamy pierwszy poziom. W takiej dziwnej kolejności to trochę robimy, ale no to już kolejność jakby nie ma jakby jakiejkolwiek... Kolejność tutaj już jakby nie gra roli za bardzo.
tak na dobrą sprawę, no bo jednak teraz wszystkie poziomy mamy odblokowane, więc nie trzeba się bać w odblokowywanie, po prostu sobie jedziesz i tyle. No i elegancko, Didi chciał mnie porobić, ale Didi został kurde porobiony, nie? Chciałeś wydymać Freda, Fred wydymał ciebie. No i to jest to właśnie, o czym przed chwilą mówiłem. Widzieliście, tam było logo Nintendo, nie? No mówię, to tak samo jakby teraz Naughty Dog się cofnęło i zaczęło coś takiego dodawać do Crasha Team Racing, gdzie wszędzie byłoby PlayStation, PlayStation, PlayStation. Okej, kumam. Gra wyszła na PlayStation, gra wyszła na Nintendo 64. Czy możemy przestać już ją reklamować w taki sposób? Ale przyznam, że coiny z logiem Nintendo nawet mi się podobają, w sensie designowo mi się podobają. Jest jeszcze też wersja tej gry na Nintendo DS-a, z tego co pamiętam, ale ja wiem, że Gamer tam się o niej wypowiadał, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć o niej coś więcej, to zapraszam na jego Let's Play, bo on tam dosyć konkretnie pojechał po wersji na Nintendo DS-a. Ja tam się nie chcę wypowiadać, bo nie grałem w wersję na Nintendo DS-a, to jest jedyna wersja, jaką grałem. I prawdopodobnie chyba ogram, bo mnie... nie wiem. Mało gier na DS-a mnie interesuje, więc... nie ukrywam, może kiedyś coś ogarniemy, nie ukrywam, może kiedyś coś będzie, może nie będzie, nie chcę nic obiecywać, więc nie obiecuję. Tyle mogę od ciebie powiedzieć. Już mamy 31 minut na liczniku, kurde. Myślałem, że tu już zaraz będziemy dochodzili do, nie wiem, 40 minut, a dopiero 31 mamy. No, jak widzicie, tak se fajnie boostuje dosyć. Żeby wykonać takiego boosta, którego ja przed chwilą zrobiłem, to trzeba po prostu mocno wcisnąć przycisk na kontrolerze. W tym wypadku to chyba był A. Ja natomiast mam to X na swoim kontrolerze, bo ja mam kontroler Shogun Tracer, którym gram od 2 lat. W ogóle niektórzy mi się dziwią, że ja na Shogunie gram dalej, bo mógłbym sobie pada od Playaka 4 podłączyć, ale nie wiem. Ja mam jakiś sentyment do tego Shoguna mimo co. Może to przez to, co tam Bio odwalał z tym Shogunem, że on go tam łamał na kolanie i tak dalej. Pozdrawiam cię, Bio. Ale nie wiem, no. Może tak jest, może tak nie jest. Dobra, gdzie jest ten ostatni Silver Coin? Ale muzyka nie ma co, jest też dobra. Tutaj. Okej, to będzie ostatnie okrążenie. I teraz, gdzie może być ten Silver Coin? A, tu jest! O Jezus Maria. Dobra, ratujemy wyścig teraz. Trzeba naprawdę to teraz ratować, kurde, bo jest słabo, jest cienka dupa. Dawaj, 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 kurde, nie! On w busty trafia. Nie, 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 nie! Kurde, drugi jestem, najgorzej. Myślałem, że uda mi się go jeszcze w ostatniej chwili ten przegonić. Ja nie zauważyłem, że tam był ten Silver Coin schowany. Ja myślałem, że on gdzieś bliżej będzie. No dobra, no to teraz może od niego sobie zacznijmy. No, będzie tak lepiej, trochę się spowolnić, żeby nadgonić potem. Ja uważam, że tak jest o wiele lepiej. Dobra, tam sobie na spokojnie zbierzemy już tego coina. Więc o to się martwić nie musimy. W ogóle... w tej nutce jest ten, jakby to słowa są, w sensie, kurde, Boże, to się jakoś nazywało. Nie instrumental, bo instrumental to tylko instrumenty, tam jest ten. No, dubbing, kurde, sam jesteś dubbing w nutce. Nie pamiętam, jak to się nazywało, kurde. Na razie się troszeczkę tutaj wolę wyprzedzić towarzystwo. Bo, kurczę pieczone, oni za bardzo mi na dupie siedzą, a wolałbym tego uniknąć.
Dobra. Jest to gitównie zrobione. Dobra, teraz mam trochę większe pole do popisu. Tutaj zbieramy. Elegancko. Oni mnie póki co nie doganiają i niech tak pozostanie. Ja nie chcę, żeby mnie doganiali. O, tutaj Dinuś się zdenerwował. Dinuś jak taki sklep. Jest, za drugim razem się udało. W niektórych widzicie wyścigach udaje się za pierwszym, w niektórych za drugim, więc ale to chyba nie jest jakaś ujma. Tak mi się wydaje. No hello there, hello there, gościu. Siemanko, dawaj mi balona i spadaj stąd. No i teraz mamy rewanż z Trikim. Tylko z tego co wiem, z tego co pamiętam, oczywiście ta gra ma coś takiego, że jak jedziemy już na rewanż z bossem, to boss jest wtedy trudniejszy niż na początku. I ogólnie w momencie, kiedy ścigamy się teraz z Trikim, to po pokonaniu Trikiego, albo Triki, bo nie wiem, czy to się odmienia. Mamy coś takiego, że... O, i tu już lepiej jest zestartować, ponieważ mógłbym dać dupy sobie. Po pokonaniu Trikiego, Triki jest wyzwolony z tego, jak to się mówi, z kontroli Whispiga, bo każdy z bossów niestety jest pod kontrolą Whispiga. Więc trzeba na to jakby zwracać uwagę, no nie? Oczywiście ten wyścig zmienia się tylko pod tym względem, że teraz trochę więcej przeszkód tutaj jest i no generalnie wszystko na nas spada, jak widzicie. Żeby Triki oczywiście wygrał, więc tak troszeczkę on oszukuje w mojej opinii, nie żeby coś. Ale możemy go rakietkami właśnie teraz tak dobijać, więc przynajmniej go troszeczkę spowolnimy i będziemy mogli go wyprzedzić. Aczkolwiek ja pewnie wykorzystam skrót znowu do tego. O Jezus Maria, jeszcze nie trafiłem, bo ta rakieta jest jakaś upośledzona. No tutaj buścik mieliśmy. Ła, kurde! No tutaj boosta nie ma, przez co, kurcze pieczone, no Triki może to teraz wygrać, bo tutaj jesteśmy trochę wolniejsi, nie? I on tak zrobił, kuźwa, zrobił to. Teraz zobaczycie, kurde, przez jakie męki będę przechodził. No, będziecie widzieli próba i błędów, nie? Znaczy próby i błędy, a nie próba i błędów. Jezus, co to w ogóle po polsku było, czy po jakiemu to było? Zaraz go przegonimy sobie, zobaczycie, to jest tylko kwestia czasu. O, samonaprowadzające rakietki, to nam się teraz przyda tutaj, żeby udupić tego frajera. Uuu, 10! Od razu 10 tam, kurde, tutaj wylosowało. Okej, dobra. Nie wiem, czy my go w ogóle dogonimy. Wolę już zestartować, wiecie? Czwarta próba, ja pierdziule. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, czemu ja muszę w niego wjeżdżać non stop? Dobra, jeszcze raz. My to zrobimy, my to zrobimy. Ja tu się nie poddaję, kurde. Obiecałem sobie, że jest to long play o let's play, więc słowa dotrzymam. O, proszę bardzo. Chociaż go na trochę wyprzedziłem. Jak dzieją się takie akcje, to już lepiej zrestartować, dlatego że po prostu, no kurde... No wiadomo jak to wygląda, nie?
No i teraz każdy możliwy boost będziemy tutaj oczywiście zbierali, bo trzeba go jakoś dogonić, niestety. Kurde, to mogło w niego trafić, ja pierdziule, no czemu gra mi teraz na złość robi? To dosłownie, to jest szczerze takie trochę mi robienie na złość już. O, oberwał. Yeah. Chociaż go minimalnie spowolniliśmy. Dobra, dogonimy go. Elegancko, jesteśmy bardzo blisko niego. Teraz cię spowolnimy. Dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, dobrze. Jest! Jezus Maria, co to było? O Jezus Maria. Ale żeśmy go porobili. Dobrze. Ta, teraz Trophy Challenge, czyli po prostu nasze Jam Cupy, nie? Innymi słowy, takie Crash Team Racerowe Jam Cupy, ale to już na szczęście jest koniec. I po tym... A, udało nam się zebrać magiczny amulet. Jeżeli zbierzemy ich 3, to oczywiście będziemy mogli zmierzyć się z Whispigiem. No ale to spokojnie. Nie ma co tutaj oczywiście się denerwować. Wszystko mamy tutaj zrobione. Jak widzicie, tutaj się Tash pojawił, przez co, no, jakby to można powiedzieć, Tricky już został wyzwolony z kontroli Whispiga, czyli mamy już pierwszego bossa uratowanego przy okazji od kontroli. I teraz zaczynamy sobie Trophy Race, czyli po prostu będziemy robili tak zwane kapy. Czyli wszystkie znowu 4 mapki będziemy na nowo przechodzić, tym razem z punktacją, więc nic tutaj nie zdobywamy, tylko po prostu musimy osiągnąć pierwsze miejsce. I tutaj komputer już zaczyna trochę świrować, dlatego że wiadomo, jak to są kapy, no to komputer chce za wszelką cenę wygrać. Tutaj nie ma jakby do czego się przyczepiać, bo jest to niestety prawda. Na szczęście, jako że to są kapy, to oczywiście standardowo mamy 3 okrążenia, więc nie ma czegoś takiego, że są to kapy i musisz od razu na pierwszym okrążeniu być pierwszy. No spokojnie, ja to jeszcze zdążę wykorzystać swoją przewagę nad nimi wszystkimi. A przy okazji ten wpierdol dostał, więc możemy sobie oczywiście tutaj w boosta wjechać elegancko. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny w ogóle to prowadzę, bo zależy mi na tym, bo staram się wam jak najwięcej ciekawostek tutaj dostarczyć. I przy okazji, wiecie, takiego opisu każdego poziomu, za co lubię dany poziom, dlaczego lubię w ogóle nutkę. A dlaczego lubię nutkę w każdym z tych poziomów i światów? Bo generalnie jest to bardzo fajne. Tak, nutki są tutaj bardzo fajne. Nie ma tutaj co jakby się... Nie ma co tutaj za bardzo do kwestionowania. Jedyna w ogóle różnica między Diddy Kongiem Racing a Crashem Team Racing jest taka, że w Crashu Team Racing, jak jeździliśmy po różnych światach, to były różne remiksy tych nutek z Hub Worldu. Tutaj z kolei mamy jedną i tą samą nutkę, czyli tak jak słyszycie tą muzykę, co teraz leci, to ona w każdym świecie leci, jak wjeżdżamy do każdego świata i chcemy wjechać w jakiś wyścig, tak więc... To niestety jest troszeczkę moim zdaniem słabe, ale jestem też w stanie to zrozumieć, bo Nintendo 64, no... Mogło po prostu, no, nie udźwignąć wszystkich takich nowych nutek, więc po prostu... Oj, przepraszam, po prostu dali to, co mieli, nie? Więc jestem w stanie to jak najbardziej zrozumieć. A teraz, nie wiem, robimy sobie te trophy race'y, więc... Można by tutaj o czymś chwileczkę pogadać, takim innym, bardziej poza tą gierką, bo myślę, że cały czas gadanie o tej gierce to może też was i zanudzić, więc... Urozmaićmy trochę ten let's play, niech będzie trochę urozmaicony, więc jak tam u was, jak tam w ogóle pogoda u was? Ja to nagrywam 18 sierpnia już o godzinie 10:16, tak więc można by powiedzieć, że zaraz pewnie będzie ta godzinka tego long playa, let's playa. I niestety przez poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek u mnie będzie lał deszcz. Również w weekend będzie już o wiele lepsza pogoda, ale no niestety przez
te 5 dni będzie lało i będzie brzydko i będzie w ogóle smutno, depresyjnie i tak dalej, więc będę korzystał z okazji i będę wam do tego czasu nagrywał na zapas, ponieważ niestety 23 mnie nie będzie, będę wyjeżdżał na spotkanko z ekipką Crow Zaibatsu. I myślę, że się domyśliście z jaką ekipką, no bo z kim innym mógłbym się spotkać, tak na dobrą sprawę. Znaczy wiesz, no z widzami mogę się spotkać i tak dalej, to nie jest żaden problem. Tylko chodzi o to, że no jak mówię ekipka, to raczej wiadomo o kogo chodzi, więc po co to podkreślam, że to Crow Zaibatsu, to nie mam zielonego pojęcia. Ale dobra, no niech tak będzie, skoro tak ma być, to niech tak będzie, tak więc... Dlatego nagrywam na zapas, żeby był, żebyście wy nie byli, nie wiem, poszkodowani, żebyście mieli content do tego czasu, no nie? Aczkolwiek podejrzewam, że jeżeli uda mi się dobić te 1 000 000 wyświetleń kanału, o czym już tak bardzo mówię od początku tego roku, no to prawdopodobnie zrobimy sobie jakąś przerwę, jakieś takie wakacje od mojego kanału na jakiś czas. Bo przyznam szczerze tak wam otwarcie, że momentami czuję takie lekkie wypalenie. I no obawiam się, że nie chciałbym, żeby przyszedł taki okres, gdzie na przykład zapowiadałbym multum let's play i okazałoby się, że z tych let's play no gówno wychodzi tak zwane. Czyli po prostu macie jakby, to można powiedzieć... No nie wiem, obiecałem wam przykładowo, nie wiem, no dajmy na to let's play z Diablo, nie? I okazuje się, że... nie wiem, wydaję pierwszy lub dwa odcinki i się okazuje, że potem ja zawieszam tą serię, nie? Bo na przykład, nie wiem, nie czuję vibe'u do tej gry, no nie? Wiecie o co chodzi. No, dostałeś za swoje, kurde, co mnie tutaj atakujesz? Ja tutaj tłumaczę fajne rzeczy, a ty mnie atakujesz tutaj. Weź się ogarnij, gościu lub gościuwo. Bardzo blisko mnie siedzą, kurde, frajerzy. No ale niestety nie daliście rady wygrać ze mną. Ja jestem przekoksem, jestem szefem w tej gierce, więc... Zobaczcie, jakie, kurde, punkty ja tutaj wbijam. 27, wy macie tam po 15, więc ja teraz mogę przegrać. Dla mnie to nie robi różnicy, bo ja mam 3 wyścigi wygrane, a wy ile żeście wygrali? No ile żeście wygrali? Okrągłe 0. Żadnego wyścigu żeście nie wygrali, więc... Tam spadł wam i stąd. A ta muzyka to, kurde, jest taka bardzo w rytmach tego, Tarza właśnie, bo Tarz jest tym przecież dżinem, nie? Taki, wiecie, kurde, widać, że Tarz, kurde, coś majstrował przy tym soundtracku, bo dodał jakieś, kurde, efekty dżinowe. A ty Tarz, kurde, ty, cwaniaku, ty, kurde. Drugie okrążenie, elegancko. No ale ja ze skrótem lecę, ja nie muszę się tutaj pitolić tak jak oni. Najwyżej, bo mówię, mogę ten wyścig przegrać, bo mi naprawdę to już nie robi różnicy, bo ja mam 3 wygrane, więc jak ten przegram, to machnę na tą ręką. Na tą ręką, a nie na tą ręką. Jezus Maria. Ale mi się język plącze, to jest takie, kurde, straszne, nie? To jest straszne momentami, jak, kurde, wstajesz godzinę wcześniej. W sensie, no, ja wstałem o 8:20, ale chodzi po prostu o to, że no jednak czasami mam coś takiego, że mi się ciężko dobudzić przez jakiś czas, więc no wiecie jak to wygląda, nie? Dobra, trudno się mówi, najwyżej przegram ten wyścig, Jezus Maria. Mam 3 wygrane, tak więc co ja się tam będę przejmował jakimś, kurde, ostatnim. Dobra, wygraliście, no i co? Co w związku z tym? No proszę was. Heh. Nawet mnie nie zdążyliście dogonić. Tyle wam powiem. No i mamy puchar. Mamy kapy, że tak powiem, ukończone. Lub po prostu trophy race. Więc żeśmy trofkę sobie zebrali. Elegancko. Więc szczerze, Dino Domain mamy już zrobione na 100%. Tutaj nie ma jakby... Nic już do zrobienia, wszystko co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy, więc... Eluwina, że tak powiem, lecimy sobie stąd. Ta. Alakazum. Lecimy, kurde.
teraz robimy challenge Tarza, czyli po prostu będziemy musieli się zmierzyć z jego flagami. Jak widzicie. To jest jakby coś, co bardzo mi się podoba, bo teraz jakby okrążamy sobie Timber Island, jak widzicie. Na razie to jest taka bardzo łatwa, bardzo łatwy wyścig z Tarzem. Ale spokojnie, jeżeli jesteście ciekawi, to tych wyścigów będzie trochę więcej z Tarzem, tak więc o to się martwić nie musicie. On jeszcze zdąży pokazać, kurde, swój pazur, szczególnie na ostatnim wyścigu, gdzie tam już troszeczkę bardziej się cwaniakuje. Ale kurde, wyobraźcie sobie coś takiego w Crashu Team Racing robić z maskami na przykład, że taki aku-aku albo uku-auku rzuca ci wyzwanie, nie? Wyobrażacie sobie to? O, i zdobyliśmy balonik. Mamy 13, elegancko. Pechowa liczba w sumie, ale udało nam się od tego Tarza wziąć ten balonik, więc czego chcieć więcej? Udało nam się, żeśmy ogarnęli co trzeba. I tutaj jak widzicie, posąg tego lub głowa Whispiga zaczęła się robić taka bardziej żywa z jednej strony, tak więc to oznacza tylko jedno, jak będziemy przechodzili kolejne światy, to jak będziemy robić kolejne światy, to sami wiecie, jak to będzie wyglądało. Czyli po prostu ta głowa będzie coraz bardziej żywa się robić, aż w końcu otworzysz swą paszczę i będziemy mogli, kurde, tam wjechać i zrobić wyścig z nim, no nie? I teraz... Jednak pomyliłem się, jednak muzyka ma takie fajne efekty... Jak przejeżdżamy do jakiegoś świata, czyli jednak nie tylko to w Crashu Team Racing jest. No i teraz co? Nasz drugi świat to jest świat zimowy, my sobie tutaj wlecimy, ale już sobie nie będziemy robić wyścigów, gdyż to będziemy sobie kończyć tą dzisiejszą sesyjkę, moi drodzy. Proszę bardzo, kurde, patrzcie jak tutaj ładnie jest. Fajny, kurde, fajny świat. Tu oczywiście mamy poziom z kluczem. No ale niestety sobie go nie zrobimy, ponieważ wiadomo, nie mamy klucza, oraz tutaj mamy bossika, który na nas czeka. Jeden z największych frajerów swoją drogą, bo nie lubię tego bossa bardzo. Mam z nim złe wspomnienia. I tutaj mamy trophy race. Tak więc wszystkie trzy rzeczy koło siebie, bardzo mi się to podoba. Ja nie wiem, sobie stanę tutaj najwyżej, o, czemu by nie. I można oficjalnie się, moi drodzy, pożegnać. Tak więc, jak widzicie, to by było na tyle. 52 minuty, kurde, to będzie pierwszy krótki strasznie odcinek. Wydawało mi się, że mi to zajmie godzinę, a to jednak 52 minuty, tak więc... Lubię się bardzo pozytywnie zaskakiwać, powiem wam szczerze. Tak więc, to by było na tyle, moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli się spodobało. Oczywiście dzwoneczek jest obowiązkowy, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na moje socjalne, linki są pozostawiane w opisie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z Diddy Kong Racing i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.